zrobiłem. Dobra, nie sądziłem, że o... Co? Siemaneczko widzę, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i drodzy, na początku chciałem was poinformować, że jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 500 lajków, to dam wam tego teksturpaka z tego odcinka. No i co, standardowo zostawcie tej subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem, żeby było ich strasznie dużo, żeby licznik wywalił poza skalę. 5 osób, które zasubskrybuje ten kanał, pokażę w następnym odcinku, także zostawcie suba, łapkę w górę i dzwona. No i co, przypominam, z kodem zombiaczek ma się 10% zniżki na produkty Genesis na stronie genesis-zone.com. Dzisiaj mam dla was odcinek, myślę, że fajny, także oglądajcie do końca i będzie mega kozacko, a ja wam się nie przedłużam i zapraszam do oglądania, także pozdro! Moi drodzy, a więc myślę, że mogę tepać do pierwszej osoby na dragonie, więc napiszmy sobie standardowo, znaczy do kogo mogę tepnąć na klepę. Ogólnie widzowie, nabiłem 1200 rankingów, więc nie chciałbym to za bardzo stracić. Tutaj gracz Bońsko Klepać, czekajcie, sprawdźcie z tego Bońsko Klepać, Info Rape. O, jeden typek, dobra, jeden gościu widzę z tej gili. Rej, Bońsko Klepać, więc stepnijmy może do tego gracza po prostu. Zobaczmy, czy nas tutaj zaakceptuje. On jako pierwszy napisał do mnie, albo jako drugi, chyba bardziej napisał niż jako pierwszy. Ale czy on nas akceptuje? No właśnie, panie Bońsko Rej, czy on napisał, że do mnie, ale nas nie akceptuje? No dobra, może stepnijmy tego Deneter.pl, bo przed chwilą napisał na PW, nam tutaj spamił gdzieś. O, zaakceptował nas któryś. Bońsko Klepać, dobra, Bońsko Klepać nas akceptował. I pytanie, gdzie będziemy, widzowie? Gdzie będziemy? To nieźle. O kurde. O kurde, Felek, gdzieś na fosę odnogłoś, myślę, że on jakąś beczkę tepnął poza kuboidem. Ale dobra, jesteśmy, widzę, w fosie, w jakiejś tej magicznej fosie, kurde. I powiem wam, czekajcie, gdzieś tu spadliśmy na dół. Dobra, powiem wam tak, nie wiem, czy rzucać od razu rzucaka. Nie, nie będę chyba od razu rzucał rzucaka. Czy ten gościu właśnie rzucił tutaj perłę? Tak, rzucił perłę, gdzieś mi tutaj wrzucił. Dobra, rzucimy sobie rzucaka w tym miejscu, bo dlaczego by w sumie nie rzucić tego rzucaka po prostu. Dobra, jest tu dziura, goście koksika, zjadł sobie koksika. Ja sobie, widzę, zmienię seta, czy mnie klepie? Tak, klepie mnie ten typeczek. Dobra, może by się jakoś udało, żeby ten gościu zapomniał zmienić seta. Byłoby naprawdę super, gdyby ten typek po prostu zapomniał zmienić seta. Tylko właśnie, co on tu robi? Co on tu robi? Co on tu robi? Co tu robi ten gościu w ogóle? O Jezu, wyłączyłem się ten. Widzenie w ciemności mi się wyłączyło. Nie, najgorzej widzę. Najgorzej, bo wyłączyło mi się widzenie w ciemności. On chyba chce, żebym stąd po prostu wyszedł. I przez to kupię sobie, widzę, jump boosta. Ja pierdzielę. Trochę pechowo. Dobra, co on tam zjadł? Chyba koksa zjadł ten gościu. Kupiłem jumboosta, włączyło mi się widzenie w ciemności. Jak jeszcze pytali, dlaczego widzenie w ciemności, to po prostu się gamma zepsuła. W Minecraftie padał bania? Ja pierdziele, mogłem go klepać. Mogłem tego typa klepać, ale go nie klepałem i kurde, nie klepałem tego typa. Ach, stoniarka się dobrał. I się dobrał w ogóle, śmierdziel. I się w ogóle, widzowie, dobrał ten typeczek. Ja pierdziele. Tak jak zawsze z tymi ciulami z Minecrafta, kurde, walonymi, patrz, się dobierze, śmierdzieli. I tak to widzę, to wszystko wygląda w tym Minecrafcie, tak to widzę, wszystko wygląda w tym Minecrafcie durnym. Zobaczcie, chłop się dobierze, śmierdzący. Tam jakaś skrzynka wydawała mi się, czy coś? No się dobro, no niestety widzę, się dobrał typeczek. Ale wiecie co, mam w sobie 3 perełki. Mam w sobie 3 perełki, widzowie. Może by się tymi perłami coś udało uciec, ej. Co myślicie o tym, co oglądacie ten odcinek? Czy by dało się uciec z tej prami? Chyba, że gościu by polizał, to w ogóle by był hit. Chyba, że gościu polizał, to będzie, widzę, hit. To będzie hit, jakby typek polizał, albo zginąłby. Padnie, zgin, robaku. Nie, seta zmieni. Ale on jest, nie, fuck, on jest na tym. Dobra, szybko, próbujemy. Próbujemy, widzę, 3 perły. Tryki, ryki, eskimosy. Ajej, brakuje, widzowie. Niestety trochę brakuje, widzowie, jedna perła. Ta jedna perła, którą mnie na początku ziomeczek tepnął, brakuje. Ale czy on jest strzałą tej trafi? Czy on jest strzałą, widzę, tej trafi? Ty, trafi tą strzałą, ajajaj. Dobra, unlucky, ale w sumie wiecie co? On teraz na nim zaskoczy, zjadł sobie refila. On sobie zjadł koksa w ogóle, cebulak, zjadł co koksa, goście. No dobra, unlucky trochę. Ajajaj, no jestem lepszy od typeczka, ale no niestety, widzę, tak to jest, jak się takie typy dobierają. Także nie pozdrawiam, sobie tutaj kordę otworzę w razie co, minus 5800 na 1300. No niestety, straciliśmy 60 rankingu. No ale tak to jest, widzowie, z takimi typami. Tepną cię i się dobierają. No niestety, nie będę mówił, bo też się ostatnio dobierałem. Także no, typamy zaraz do danej osoby. Dobra, widzowie, typamy do drugiej osoby. Ja nauczony błędem, tym razem sobie, widzę, wziąłem tutaj 6 rzucaczków, także trochę więcej, widzowie, niż przy poprzednim tepnięciu. Niestety mój ranking leci w dół, ale tak to jest, widzowie, niestety przy tym ciągłym tepaniu do graczy
że o, tutaj Marcel do mnie pisze, do mnie tepaj na klepę, także tepnie do tego Marcela. Tak, to jest niestety widzowie przy tym nagrywaniu odcinków z tepania do graczy, że po prostu no tepacie tych graczy i niestety giniecie w tych nogach, czy gdzieś to giniecie, no ale nic na to nie zrobię, tak jest tepanie graczy. Ja wielokrotnie wyzywam tych graczy, że wiecie, że ginę i tak dalej, ale sam się po prostu tych nogów, że tak powiem, rzucam. Tu jest w ogóle klepa dwóch na jednego, banda łysego, ten gość w ogóle ucieka. Dobra, to rzucimy sobie teraz rzucaczka, bo dlaczego by nie? Tamten gościu gdzieś ucieka, w ogóle on refila. Ty, ten gościu, ten jest na refilu gościu. Koksa, ten typeczek sobie, tak, on chce tutaj smacznego koksika. Także, a smaczny koksik, apetyt, ale rzuca smacznego. Dobra, wiecie co, w sumie można by wyjść z tego żółwika, co? Chyba można by wejść z tego żółwika, dlaczego by w sumie nie? Tylko zrobimy sobie tak, dobra, chyba tam już jest wyjście zrobione, mi się wydaje. Czy jest tu wyjście? Nie, nie ma wyjścia jeszcze. O kurde, tu jeszcze brakuje stoniarka, to jest jakiś... To oni tu, te chłopy mają jakiś większy żółwik, tylko... O, wyskocz grubasie, zombiaczku. No kurde, jest taki gruby, że nie mogę z tego widzę wyskoczyć. Dobra, to jest dwóch na jednego, banda łyscego, jak ja to mówię zawsze. Dobra, cyk, ten gościu testy zjadł koksa śmierdzącego. Trzech na jednego! Steve Minecraftowe, śmierdzące! Śmierduchy pieprzone! Kurde, Felek! Trzech na jednego, mnie tu będą klepały gnoje, małe, kanciaste, o... A, szkoda gadać! Jeszcze tego seta śniadałem, kurde! Dora, pieprzyć to! A, szkoda gadać, no i gdzieś 100 rankingu stracone chwile, ja pierdzielę! A, pierdzielę to wszystko, widzę... Dobra, te pamy zaraz na stronie sobie, szkoda gadać! A, pieprzyć to, nie nadaje się do tej gry. Okej, widzowie, możemy tepać w takim razie do trzeciej osoby. Napiszmy standardowo na trzeciej, do kogo mogę tepnąć na klepę i zobaczymy, czy ktoś nas zaakceptuje. Byłoby naprawdę... Kogelek, tepa Kogelek, dobra, może tepniemy do Kogelka. Kogelek to jest osoba, która całe życie biega za mną na live'ach. Zobaczymy, czy też na odcinku mnie tepnie jakiś nóżek. To bardzo mnie to ciekawi, bo to jest naprawdę osoba, która całe życie, widzowie, za mną biega na live'ach i tepnął mnie... Aha, nie dobrałem się, widzę, nie dobrałem się, nie wierzę w to, nie dobrałem się, on gdzieś tutaj, widzowie, tepnął w jakąś dziurwę, taką, tego, czekajcie, widzenie w tym nosie sobie kupimy, dzisiaj tutaj widzę, co on nie to tepnął, Kogelej, dobra, rzucę ze rzucaka, ale widzę, najgorsze jest to, że się nie dobrałem, to jest, widzę, najgorsze, że się nie dobrałem, czy on coś tutaj ma, jakieś złoto, ty, może koksy tutaj ma, Kogelek, ty, czy on ma tu koksy, halo, pokaż mi tu koksy twoje, Kogelek, no dobra, nie ma koksy, ale niestety nie dobrałem się przez to, że ten miecz chciałem zamienić, dobrałem sobie, widzę, koksika na szybkości. Zaraz będzie uchylić koksa, tylko no właśnie, tak jak mówię, on się dobrał, ja się nie dobrałem, więc niestety, widzowie, to no zapewne zginąłem w tej sytuacji, raczej na 100% zginąłem, widzowie. Tutaj nie ma innej opcji po prostu, także spróbujemy Kogelka sklepać, ale dobrze, że Kogelek mnie nie tepnął tutaj żadne nogi. Rzucimy sobie jeszcze jednego tej rzucaczka, żeby coś w te skrzynki roz... O nie, dobra, to było chamskie, widzę. To było, widzowie, chamskie, że tak zrobiłem, dobra, nie sądziłem, że o... Co? Jakim? Co? Coś odwaliło? Za makro go wyrzuciło! Za makro go wyrzuciło, lol! No nieźle, widzowie! No nieźle! To nieźle, Kogelek! No ładnie! Ej, ale cfel rudy z Kogelka! Ej, gościu, tak się nie ma! Tak się nie ma, byku! No, patrz to! Widzicie to, jaki cfel? Ale cfel stypa, no i patrzcie to, widzowie, no i nie wiem. No, patrzcie to, widzowie, kurde, Felek. Ale ham, co? Patrzcie, jaki ham, ty. Kurde. No i ja dostanę 10 rankingu za mnie, on za mnie dostanie milion rankingu, chyba że policzy? Ach, nie polizą. No dobra, skoro tak, to wysadzam ci jeszcze jednego rzucaka tu. Te wszystkie itemy ci wybuchną, gościu. Ach, nic nie wybuchło. Dobra, ty, gościu, dobra, gościu, Kogelek, słuchaj no, ej, ja tutaj pokonałem cię, ale to nie jest twojej winy, drugi raz się zresztą, Kogelek, pokonałem, wiecie co, widzę, zrobię coś takiego, zrzucimy tam to, wysadzimy tu rzucaka, żeby się tu po prostu schować, a, okej, okay, może to ci tak zrobić, sobie. why not, okej, okay, nieważne, dobra, chyba uda mi się stąd uciec, co? Chyba więc uda mi się stąd uciec, mam nadzieję, że mi się uda uciec, bo jak nie ucieknę, widzowie, stąd, to jestem free killem, jestem największą ciotą w tym Minecraftie, w sumie i tak jestem ciotą w tej grze. Ty, oby on mnie nie odnalazł, rzucę rzucaka w ogóle. Nic wokół mnie nie rozwalił, okej? Okay?
Dobra, idzie sobie szybko na spawna. Hitnął mnie, ale jestem dobrany, widzę, jestem dobrany. Hitnął mnie, jestem dobrany, ale nie mam setów. Nie mam setów, widzowie. Hitnął mnie, jestem dobrany, ale nie mam setów. Wiecie co? No nie, to jest... No kurde, lipa trochę, co? Widzowie, ja powiem, lipa. Lipa, cholera, bo mi tam niewiele setów zabrakło. No dobra, widzę. Mam jakieś resztki setów, więc polecimy, widzowie, na tym, bo co tutaj zrobię? Chyba, że tutaj szybko, wiecie co? To jest dobra taktyka. Szybko te sety pozamieniać tutaj. Dobra, okej. Okay. Come on, kogele, come to me, bitch. Come to me. Dobra, szybko, hopie, wyrzucamy to wszystko. Bierzemy jakieś są nowe sety, dobra. Coś tam, jakieś spodnie dobraliśmy sobie, widzowie. I on zjadł koksa. No kurde, to jest, widzę, najdłuższa klepa na odcinku. Co tu się dzieje w ogóle, widzę? Nie, chyba naprawdę, ja chyba jeszcze widzę tak długiej klepy. Nigdy nie było na odcineczku. Takiej długiej akcji, żeby wiecie, że tutaj on przychodzi dwa razy. Tylko najgorsze jest to, że ja do niego zostaję, wiecie, plus zero rankingu, banie, padła, nią znowu zginie, patrzcie. Ach, nie zginął tym razem, banie założę sobie, banie sobie założę, skubanie. No dobra, ty sobie założysz banie, teraz sobie założę spodnie moje nowe. Dobrze, że szkoda, że nie mam butów nowych, okej, okay, mam buty nowe i w sumie nie mam klaty nowej. Dobra, mam taką klatę, w sumie nie, też, w sumie też może być, dobra, spoko nawet, całkiem przyjemnie. Dobra, no wiecie co, widzę, tylko jakaś taktyka, jakaś, widzę, musi być taktyka, jak stąd uciec, bo... On chyba zjadł ostatniego koksa, czy nie zjadł ostatniego koksa? Właśnie nie wiem, czy on zjadł koksa, czy nie zjadł koksa? Kurde, dobra, jem koksa, byle bym nie polizał. No, koniec faktów, i tak zginę raczej, bo on, wiecie, ma niedużo setów strasznie. Z Ender Chesta sam może dobierać sety, bo on idzie na spawna, ginie i tak dalej. Ja niestety nie za bardzo. Więc po prostu sklepiemy go. Sklepiemy sobie kogelka. I ten. Sklepiamy sobie go, widzowie, po prostu. Dobra, padł. Essa. Bierzemy te sety szybko. I wiecie co, widzę, może zrobimy sobie tak i po prostu gdzieś tutaj wyperłujemy czy coś takiego. Może mi się uda po prostu stąd uciec, w ogóle tak, co już trwa 5 minut 5 minut i 50 sekund, prawie 6 minut to trwa. Cholera jasna. Tej, obyśmy widzowie uciekli, obyśmy widzowie stąd uciekli. Jak będę, jak mi minie antylogał, to logam, widzę, po prostu logam. Mam to w dupie, nie tepam się na bazę. Nigdzie się nie tepam, tylko po prostu logam. To jest najdłuższa akcja, widzowie, w historii mojego kanału. 3 sekundy. Dobieram się. Essa, logam.